wszystkie 70-tniki leżą głęboko w dole. No w 74 roku sfotografowali na wyprawie na lotce Polacy ślady Yeti, więc rzeczywiście Yeti jest. Messner, o ile dobrze pamiętam, napisał książkę, też potwierdził, że jest. Dotarli do wierzchołka. Przekroczyli pas Seraków i utknęli pod skałami. 7492 metry był przez Polaków już zdobyty w roku 60. Chwaściński swoją wyprawą zdobył ten szczyt, ale latem. Piotr Rybalski, dzisiaj w Krzeszowickiej Bibliotece. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór. Często w Krzeszowicach i okolicach? Tak, jeżdżę tutaj na rowerze, na szosie, są fajne dróżki, więc gdzieś tam przecinam Krzeszowice czasem. Spinaczka także, na Jurze? Oj nie, to już jestem za stary na to. Za stary? Nie za stary na Himalaje, na Alpy, a na Jurę za stary? Nie, no rzeczywiście to wolę chodzić w górach wysokich, pojechać sobie gdzieś tam do Mustangu na przykład i pospacerować, popatrzeć na te wszystkie giganty. To jest dla mnie przyjemniejsze. Paru Himalajstów napisało książkę choćby o Yeti, o różnych ciekawostkach w wysokich górach. Różne rzeczy można zobaczyć i to nie są tylko złudzenia na skutek niedotlenienia i różnych zjawisk optycznych. A czy Yeti w naszych czasach ma szansę? Czy musi się depilować, żeby się ukryć w tłumie? No w 74 roku sfotografowali na wyprawie na lotce Polacy ślady Yeti, więc rzeczywiście Yeti jest. Messner, o ile dobrze pamiętam, napisał książkę, też potwierdził, że jest. Ale w związku z tym, że nikt go nie widział od tamtego czasu, to prawdopodobnie dosyć dobrze się ukrył, zszedł z gór i żyje. Może gdzieś pod Krzeszowicami, gdzieś w którejś z jaskini, może w Mamutowej, bo tam fajne warunki są do wspinania, więc może tam jest. Czasami właśnie mi się wydaje, że to Yeti się kręci tu po Krzeszowicach. Zdobywać niezdobyte, czyli nie próbować zaliczać te 8-tysięczniki, które już i tak zostały zdobyte. No, wiecie Państwo, kto był drugi, kto wszedł na Everest? No pierwszy wiadomo, tak? Hillary Stenzingiem. A drugi? Ja nawet nie wiem. Potrzebuję to sobie sprawdzać w internecie. O drugi nikt nie pamięta. Po pierwsze pamiętają wszyscy. Jak się podobają nasze jaskinie? Eksplorowane już, czy jeszcze nie? Kiedyś robiłem zdjęcie w Mamutowej. Jakiegoś takiego, już nie pamiętam co to było, czy Khomeini, ale jakieś, czy jakieś prostowanie którejś z dróg, albo jakiś wariant z połączeniem dwóch dróg. Nie pamiętam, bo to było w 2006 roku. Spędziłem tam mnóstwo czasu i zrobiłem chyba najfajniejsze zdjęcie swoje jaskiniowe w ogóle w całej mojej historii fotograficznej. Więc Mamutową uwielbiam. Zaraz zobaczymy takiego małżeństwa Berardów, takiego małżeństwa. Dzisiaj widzieliśmy zdjęcie, ten odcisk stopy Yeti z tej polskiej wyprawy. Może oni się trochę bawili tym śniegiem, tak żeby zaciekawić. Nie, bo to i na filmie jest i dużo jest zdjęć i tych śladów jest bardzo dużo i one rzeczywiście są dziwne, w sensie już poważnie rzecz ujmując, no czy to jest Yeti, czy to jest jakiś niedźwiedź himalajski, prawdopodobnie to jest jakiś niedźwiedź himalajski, ale no są to dziwne ślady, po prostu nietypowe, nie da się ich sklasyfikować i one też w bardzo dziwnym miejscu, w takim miejscu, gdzie kiedyś wydarzył się wypadek i prawdopodobnie ciała zakopane tam są gdzieś zasypane, o ile dobrze pamiętam z jakiejś chyba francuskiej wyprawy, zniknęły te ślady tam, czyli on się tak nagle wyparował, odleciał, nie wiadomo co się z nim stało, bo rzeczywiście te ślady były i nagle zniknęły i były świeże, były gdzieś w okolicach namiotów, więc no coś z tym Yeti naprawdę tam musiało być. Rozumiem, może to niedźwiedź po prostu na mrożonki wpadł. Na polskie liofilizaty z lat 70. tak. Kto wie? Jak już będziecie całkowicie za trawersem, znowu będzie w dół. No. Pierwszy zjazd robicie z czerwonej liny. Na jesieni w październiku premiera filmu. To jest film o tej świętej górze, o tej szklanej górze, o K2. No ale też książka. I to jest komplet, prawda? Ten obraz i ta literatura dają pełne pojęcie o tym, co tam można przeżyć, co się tam wydarzyło, co się tam może kiedyś zdarzy, prawda? Bo to jeszcze nie koniec tej historii. Czy pełne pojęcie? No takie pojęcie, jakie Darek Załuski, autor filmu i moja skromna osoba, autor książki, daliśmy.
Oka 2. Rzeczywiście, no to jest jakiś na swój sposób kompendium wiedzy, zarówno o tym, o co chodzi z tą Polską Górą i dlaczego tak my ją bądź ucznie nazywamy Polską Górą, i kompendium wiedzy o tym, w jaki sposób się z nią mierzono przez lata, jakie błędy popełniono, z dosyć drobiazgową analizą, jakie błędy zostały popełnione w czasie minionej wyprawy, więc to też jest próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego się nie udało. Ten rok obfituje w wyprawy w porównaniu do innych lat? Jak szanse na ten rok, że ktoś to zrobi? A szczerze mówiąc, na tę chwilę to nie wiem, czy jest w tym roku jakaś planowana wyprawa na K2, czy Rosjanie znów spróbują, czy Cikon Bask znów podejmie próbę wejścia samodzielnego, nie wiadomo. Polacy w przyszłym roku będą próbowali, to już jest zaklepane, już jest ustalona mniej więcej data, skład się będzie pewnie klarował, pieniądze podobno są, więc w 2020 jesienią ruszą. No i miejmy nadzieję, że może tym razem uda się wyjść trochę wyżej niż te 7 tysięcy, ile oni tam zrobili, 400 z poślizgiem. Obstawiam, obstawiam, że to będą ciężkie zimy. Czy ktoś to bierze pod uwagę, że te zimy na przestrzeni tam, nie wiem, dekady dwóch trochę się różnią? Że jest taki cykl, na przykład jak cykl słoneczny i skorelowane pewne rzeczy na Ziemi z nim, choćby ciężkość zim? W książce piszę o takim zjawisku, które nazywa się anomalią Karakorum. Fajny wywiad zresztą z Michałem Pyką, który był odpowiedzialny za pogodę. Nie tyle co za to, jaka będzie, ale jaka ma być, w sensie za prognozowanie pogody w czasie wyprawy. No i miło sobie tam rozmawiamy na temat właśnie tego, co się w Karakorum dzieje, i w dużej mierze to jest jakiś roller coaster, więc nie wiadomo, czy te prognozowane ciężkie zimy na przestrzeni najbliższych lat w jakikolwiek ciężki sposób odbiją się tam, więc no, nikt nie wie, jak tam będzie, czy będzie wiało, znaczy będzie wiało bardzo, ale czy tak bardzo, że się nie da iść, bo tak naprawdę wiatr jest największym problemem. Ile będzie okien pogodowych i czy będą, czy będzie chociażby 5 okien pogodowych, ile będzie śniegu i czy w ogóle będzie. Zimy w górach wysokich wyglądają zazwyczaj tak, że śniegu jest mniej niż w tak zwanym lecie, czyli w okresie przed czy po monsunowym, więc nikt tego nie wie. No to trzeba pojechać, zobaczyć i spróbować po raz kolejny. Tak teoretyzować to nie ma co. Rozumiem, czyli po prostu rozpoznanie najlepiej bojem. Bojem, jak to zwykle, a Polacy są w tym najlepsi. Uda nam się w końcu? Ja myślę, że komuś się w końcu uda. Czy to będziemy my, czy to będzie ktoś inny. No po prostu fajnie by było, gdyby komuś się udało. I żeby też tak mieć ten oddech, tak zamknąć ten rozdział i potem ewentualnie móc sobie coś tam kombinować na tym K2, może jakiś inny sposób, jakąś nową drogę. Albo pójść gdzieś indziej. Tyle gór jest cudownych jeszcze do zdobycia. Janusz Majer zajmuje się między innymi wyszukiwaniem takich miejsc z dziewiczymi sześciotysięcznikami. Jest ich naprawdę mnóstwo. Są jeszcze przecież sportowe wspinania, takie też na ośmiotysięczniki, gdzie są trudne sportowe drogi. Jest co robić. Kwestia motywacji, tak? No bo są osoby, które chcą wychodzić na ośmiotysięczniki, żeby zostać himalaistami i żeby móc mieć tą przyjemność zdobywania tych szczytów ośmiotysięcznych, po prostu kolekcjonowania ich. Są tacy, którzy lubią cyferki i tak jak chociażby chyba nawet niedaleko mieszka gdzieś tutaj Wojtek Kurtyka, lubią po prostu drogi trudne, niekoniecznie 8000 górach, bo 7000 nędzne wystarczy, więc to wszystko kwestia motywacji. Góry są, czekają, nigdzie się nie wybierają, można po prostu iść i próbować je zdobywać dowolnym sposobem, w dowolnym miejscu i też z dowolnej motywacji, jak w życiu. Jedni robią coś dla przyjemności, inni dla sławy medialnej, a trzeci robią jeszcze z jakiegoś innego powodu. No ten wywiad zrobiliśmy dzisiaj dla przyjemności. Naszym gościem Piotr Rybalski, dzisiaj w Krzeszowicach. Kibicujemy Polakom, polskim himalajstom. No i życzymy panu, żeby ten ogromny sukces, jaki już niebawem, jak wszyscy przeczuwamy i czegoś im życzymy, odniosą. Zdobędą tą szklaną górę, żeby pan opisał w swojej książce. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.